Witam bardzo serdecznie w grze Alien Invasion na Commodore C64. Na początku program się pyta, czy chcemy instrukcji. Oczywiście zaraz ją włączymy. Gra została stworzona przez MCD NJ Samsona. No ok, dobra, włączmy instrukcję. Więc generalnie tej opcje będą lądować na naszą planetę, jeśli wylądują, to jeden z naszych statków zostanie zniszczonych. Oczywiście obcy rzucają w nas również bombami. Trzeba oczywiście unikać kontaktu z tymi bombami. Poruszamy się klawiszami ZX. Można puszczać lasery klawiszem Enter. Oczywiście strzał może być wypuszczony jeden naraz, czyli dopóki poprzedni nie zniknie, to następnego nie można wypuścić. W sumie jest 20 obcych, 20 rodzajów obcych z różnymi nominacjami punktowymi. Aby uzyskać jak najwięcej punktów, należy zniszczyć te, które są najbardziej warte. Ok, mamy 20 plansz do przejścia. Na wyższych poziomach jest więcej obcych i szybciej one lądują. Jeśli będziemy niszczyć je w odpowiedniej kolejności, dostaniemy dodatkowy statek. Więc trzeba zapamiętywać te kolejności. Na samym początku oczywiście zostaniemy poinformowani, co to za, jaki będzie jako pierwszy, który musimy zniszczyć. No i to są wszyscy obcy, którzy występują w grze. Więc no dobra. No to już nie są już takie bardzo istotne informacje. Ilu graczy? Jeden gracz, oczywiście. Dobrze, wpiszemy. Pięć znaków można tylko wpisać. Poziom pierwszy. No to zaczniemy od pierwszego, oczywiście. I tego trzeba zlikwidować jako pierwszego. Więc już się robi. I w momencie, gdy go załatwimy, proszę bardzo, mamy bonus men, czyli dodatkowy statek. Dobrze, teraz musimy tego jako pierwszego, a tamtego jako drugiego, bo to właśnie trzeba zapamiętywać z planszy na planszę właśnie tą kolejność ich likwidowania, więc potem jak ich jest dużo, to jest to dość trudne, czyli trzeba z taką gradacją 20, 10, czyli każdy o 10 mniej, no i tu dostanę kolejnego gościa. Czyli na początku jest dość łatwo. Teraz muszę najpierw tego załatwić, no to więc ponabijamy sobie żyć, tak? Nie wiem, co mnie zabiło. No właśnie to jest w tej grze, są takie nieścisłości drobne, że tak powiem. Okej, no cóż, trudno. Tak się stało. I spróbujemy powalczyć troszeczkę. Dobra, mamy kolejne życie. Teraz tego trzeba najpierw załatwić. Nic mnie tu nie zabije. Już mnie zabiło coś na samym początku gry. Więc coś jest nie tak tutaj właśnie z tą grą, ale jeśli jeszcze pamiętam tą kolejność, no to będzie można oczywiście zdobywać. O, chyba kolejność pogubiłem, bo już teraz życia dodatkowego nie dostałem. Poziom piąty. Takiego gościa trzeba najpierw. Dobra, to był najpierw ten, potem jak dobrze pamiętam, to był chyba ten, który jest po lewej stronie. Teraz zobaczymy. No właśnie, czasami strzał nie dochodzi. Oj, chyba nie ta kolejność znowu. Trudno powiedzieć. Czasami właśnie ci obcy zmieniają swój wygląd, co jest czasem właśnie deprywujące. Coś jest nie do końca w tej grze. Chyba na to wygląda dopracowane, bo jakby to powiedzieć, gra niestety, ale mocno szachraj. W każdych kolejnych planszach trzeba będzie już, no tutaj ich będzie coraz więcej, więc trzeba będzie walczyć generalnie o przetrwanie, aby nie zostać trafionym, więc na razie nie jest to jakoś wielce trudna gra. Już jestem na poziomie siódmym, widać całkiem dobrze idzie. Dobra, tutaj zawodnika załatwimy. Nie trafiłem. To już teraz już nie pilnuje się żadnej kolejności. Zresztą kto by to spamiętywał.
teraz po prostu będę starał się przetrwać. Rozwalili mnie niestety po raz kolejny. Tak, tutaj te strzały nawet szybkie mają dosyć. High score 660 punktów na razie zdobyłem. A w sumie gram. No to jest czasem, że jak wypuści się pocisk, to on gdzieś zniknie też. Lubi też czasem zniknąć, dlatego mówię, że gra momentami szachraj. Więc jakaś jest. Teraz też pocisk nie poleciał. Oczywiście można przerwać pocisk. O, widzimy, klikam, o, i on znika, więc tak. No niestety nie powinno to działać, no ale niestety tak działa. Więc to jest troszeczkę nie fair. Ale cóż. Dobra, idźmy dalej. Dziewiąty poziom. Idzie dobrze, coraz więcej obcych, każdy inaczej wygląda. Tutaj się ustawili w rządku do likwidowania, więc już to oczywiście czynię. I jazda, aby dalej. Tak, 20 plansz trzeba przetrwać, więc może się o to uda. A może i nie, ja tego nie wiem. Zobaczymy. Następny, poziom 10. Już tutaj mamy coraz więcej tych. Oj, coś mnie zabiło, oczywiście nie wiem co. To jest niesamowite w tej grze, że zaczęła się dopiero plansza, a ja już padłem martwy, nawet nie wiedząc, co mnie tak naprawdę wykończyło. No, także mocno niedopracowana jest ta gra. No ale cóż zrobić. Poza tym, co ciekawe, gra jest teoretycznie napisana w Basicu, ale jak widać, coś nie bardzo to. Dobra, ściągnąłem go wreszcie. Mam już ostatnie życie. Może uda mi się przetrwać do którejś tam planszy jeszcze. Tego gościa trzeba zlikwidować. No dobra. Spróbujmy się nie dać zniszczyć, bo daleko doszedłem. Ten mi tutaj bruździ. Muszę go tutaj zlikwidować. Jeszcze tylko tego zawodnika. Tak, oni też są trochę sprytni, bo potrafią uciec na bok. Poziom 12. No już się, coś mnie zabiło, nie wiem co. I mamy game over, restart, nowa gra, tak? Czyli nowa gra. No już teraz bez jeden gracz. Dobra, spróbuję 20 poziom wybrać. Zobaczymy, jak się będzie grało w 20 poziomie. I może uda, czyli jest 20 gości. Jak widać, oho, teraz to dopiero ładują konkretnie. No i jak widać, jeszcze żadnego gościa nie udało mi się strącić. Ale co się odleczy, to nie ucieczę. No tak, jeszcze tutaj moje pociski nikną gdzieś, tak. No to ciekawy, ciekawy poziom, trzeba przyznać, ale tu już mamy 80 punktów. No dobra, no trochę dziwna gra jest, trzeba przyznać. 180 punktów za tamtego zawodnika. No tutaj jest faktycznie trochę trudno się jest wedrzeć pomiędzy nich. No, bo tutaj już naprawdę ładują konkretnie. Ale ja też potrafię strzelać. Ej, zobaczę, może uda mi się poziom 20 przejść. Jak się uda mi poziom 20 przejść, to można powiedzieć, że przeszedłem całą grę, prawda? Dobra. Okej, jakimś cudem to mi się udało. Może się wezmę za tych, którzy są niżej tutaj, bo tutaj widzę, że jest niezły czat. Dobra, o ten tutaj ładuje, ho, 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 ho.
No niestety straciłem statek, ale jest szansa, tak, pojawił się z tamtej strony. Oho. No i teraz ustrzel tego zawodnika z taką prędkością, nie? Ale nie dam rady. Niestety. Niestety nie dałem rady. Tak, dałem escape z tej gry i jak widzimy mamy przerwę w tej linii kodu, więc wylistuję program. Tak wygląda program całej tej gierki. Więc jest napisane w Basicu. Więc cóż, nie ma co przedłużać, więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Commodore C64.